Dobry wieczór, proszę Państwa. Dzisiaj spotkanie wokół książki. Mojej książki bez spoilerów, obiecuję. Będzie o siostrach, ale zanim zaczniemy, to tradycyjnie będziemy się z Państwem witać. Wielka wiadomość na dziś jest taka, że KW, czy to on, czy ona, nie wiemy, ale wyprzedził albo wyprzedziła Anię Marzycielkę w komentarzach. Wojtek dzisiaj z Łodzi tym razem, Agata jak zwykle ze Słupska 74, jak zwykle z Grzmiącej, Gra J melduje się ze Szczecina, a pani Tomira melduje się z Koszalina, z gorącej kuchni, w której piecze się chleb. I Rabka, i Ontario, gdzie już jesień. Ania pisze, że książka już przeczytana i nie może się doczekać programu. Znaczy pani Ania się nie może doczekać programu, nie książka. I Jagoda, i Diana pisze, że dzisiaj ciepło, 22 stopnie. Sprawdzam, czy nam się... Wszystkich witam z YouTube'a, dużo was tutaj, nie zdążę przeczytać. Skarbnik z Biskupina, książka odebrana z Empiku. Jakub zamówił książkę przed chwilą. Elżbieta pisze, że ciekawość wzięła górę, bo tu się niektórzy spoilerów obawiają, nie będzie. Facebook też jest, Andrzej z Petersburga, Violetta, Natalia, Rafał, Bydgoszcz, wita z Biskupina, Marta z Torunia, chociaż nie pisze, że z Torunia, ale wiem. I Paweł z Rzeszowa, tym razem Facebook. Natalia w piżamce na balkonie, tropikalne pod Poznań, Paweł z pieskiem na spacerze, mam nadzieję. Jarek też z nami jest i Szczecin pozdrawia po raz pierwszy na żywo. To taki komentarz, trzeba wrócić, proszę Państwa. Witamy tych, którzy są po raz pierwszy. Ja od razu przepraszam za moją nie najlepszą kondycję dzisiaj. W sposób dosyć kompromitujący przekonałam się, że jednak jestem śmiertelna. Nie, to nie tak, że mam nad wszystkim pełną kontrolę, jednak czasem nie mam. Mój organizm mocno dopomina się nie wiem czego, może po prostu urlopu, ale to jak się już wywiążę ze wszystkich zobowiązań, które mam. Ewentualnie samo życie mi przerwie zobowiązania. Przypominam oczywiście, Patronite działa, można zostać patronem tego programu. Patroni mają bonusy. Jednym z takich bonusów jest to, że dzisiejszy program będzie oparty głównie na pytaniach zadanych przez patronów, bo oni byli tutaj pierwsi. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa pytania będzie miał, one też gdzieś wskoczą do kolejki, ale patroni mają pierwszeństwo, a jak komuś nie pasują takie zobowiązania jak Patronite, a ogląda sobie to tak raz i chce wesprzeć tę działalność, to można na Buy Coffee. Tu tam też jest link. Już się zaczynają pytania o szoki. Dojdziemy do pytań o szoki. Tak jak się. Aha, to jest program Reportaż z Wycinku Świata. Monika Białkowska, zapraszam. Mówiłam, że będę dzisiaj w nie najlepszej kondycji. Tak jak mówiliśmy, będzie dzisiaj o książce. Będzie o książce Siostry o nadużyciach w żeńskich klasztorach. Książka ma swoją premierę bodajże pojutrze, ale niektórzy z Państwa już ją czytali na Legimi. Z tego co wiem, ona już też powoli do Państwa dociera. Nie będzie spoilerów, chociaż niektórzy lubią, bo niektórzy nie lubią. No i po co to robić? Nie będę opowiadała treści. Spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań, które już się na temat książki i wokół książki pojawiają i mam nadzieję, że to nie będzie zmarnowany dla Państwa czas. Kwestie wstępne, żebyśmy się dobrze rozumieli. Po pierwsze, nie mówię, staram się nie mówić o moich rozmówczyniach siostry. Mówię raczej panie, nie mówię nawet byłe siostry. Kuba pyta, czy będzie happy end. Ja uważam, że każda z tych historii ostatecznie kończy się happy endem. Nie mówię nawet byłe siostry, dlatego że to nie jest główna ich tożsamość. To są kobiety, które zdecydowanie poszły dalej i dzisiaj zdecydowanie nie określa ich wyłącznie to, że były kiedyś w zgromadzeniu. One mają dzisiaj do powiedzenia w życiu dużo więcej, zrobiły w życiu dużo więcej, walczą o dużo więcej, zwykle zamknęły już ten etap, więc staram się nawet tego określenia byłej siostry nie używać, bo to jest jakby zbyt duże uproszczenie w stosunku do bogactwa życia tych pań. Słyszałam już o okładce, jak z horroru, ona może tak wyglądała na Legimi,
Kiedy ja na nią patrzę, oczywiście autor nie jest odpowiedzialny za okładkę, żebyśmy tutaj nie mieli wątpliwości. Kiedy ja widzę tę okładkę, widzę przede wszystkim pusty habit, a nie horror. I jak Państwo będą czytali książkę, to tam się pojawiają takie motywy. Pojawiają się motywy poczucia bycia pustą w środku. Jedna z pań używa określenia, że czuła się wieszakiem na habit. I myślę, że akurat tę świadomość, to poczucie, te emocje, które temu towarzyszą, no ta okładka dosyć dobrze oddaje. Jeżeli się komuś kojarzy z horrorem, no trudno, no po prostu może przedawkował horrory, nie wiem. Druga rzecz, która się pojawiała i nawet już tutaj to jest pytanie o wzniecanie skandalu. No Państwo wiedzą, nie? Że to jest jakby pierwsze, co ja chcę zrobić, to zrobić skandal i zamieszanie wokół siebie. Zawsze o tym marzyłam i po prostu czuję się w tym jak ryba w wodzie. Wchodzę w internetowe pyskówki jak tylko mogę, na każdym profilu pyskuję, gadam, nie? Byleby tylko się nagadać. To właśnie ja. To była ironia. Ja mam wrażenie, że takie zarzuty, o bo chcecie tylko wywołać skandal, to one się w kościele dosyć często pojawiają. I Monika pisze, żeby w komentarzach też nie spoilerować. Nie da się tej książki spoilerować, nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach historii życia 11 kobiet. Mam wrażenie, że o tym, żeby nie wywoływać skandalu, albo że ktoś wywołuje skandal, mówią w kościele albo ci, którzy próbują coś ukryć, albo ci, którzy próbują zachować jakiś monopol swój na daną prawdę. Kto czytał tę książkę, ten już wie, że te opowieści nie są skandaliczne. Ja sama się tego bardzo bałam. One są zaskakująco niejednoznaczne. Tych pań się nie da zaszufladkować. O żadnej z nich nie da się powiedzieć, czy życie zakonne jest dobre czy złe, na przykład. Więc za to te kobiety lubię, za to je cenię i dlatego uważam, że ta książka ze skandalem ma niewiele wspólnego. Tak jak mówiłam, pytania zbierałam od patronów programu, a jeżeli się inne będą pojawiały, to będę starała się na nie odpowiedzieć, ale nie obiecuję, bo tego jest dosyć sporo. Pytanie pierwsze, przepraszam, nie notowałam od kogo, czasami one się pokrywały, więc zbierałam je w jedno. To jest pytanie o cel. Ktoś mówi, że to jest może górnolotne, co chciałam osiągnąć. Proszę Państwa, musimy przede wszystkim być świadomi, zabierając się za tę książkę, że to nie jest praca naukowa. To nie jest praca naukowa i ona nie da nam pełnej analizy życia zakonnego w Polsce i nie rościła sobie nigdy do tego żadnego prawa. Zdaję sobie sprawę z tego, że spotkałam się tak naprawdę z losową próbą kobiet, które były w zgromadzeniach, no bo 11 to nie jest żadne badanie życia zakonnego w Polsce, ale trochę tak wygląda praca reporterska, że zagląda się za jedną zasłonę, że można dać pytania do dalszej rozmowy. Ja traktuję tę książkę, jeżeli pytamy o cele, jako takie poruszenie wody w sadzawce. Poruszenie wody w sadzawce wewnątrz kościoła, sprawienie, żeby zaczęło się o tym głośniej mówić, żeby po drugie, żeby to było właśnie od wewnątrz kościoła, żeby nigdy z zewnątrz, kto nie rozumie tematu, nie wie o co chodzi, z jednej strony tego nam nie opowiadał, a z drugiej strony nie dał się nabrać na coś, co trochę jest dekoracją, a po trzecie, żeby nigdzie wśród nas nie pozostawały przestrzenie, w których jeszcze możliwa jest przemoc. To nie znaczy, że ona jest wszędzie, gdzie nie zaglądamy, tylko żebyśmy zaglądali i żebyśmy mówili sprawdzam, czy aby na pewno nic złego tam się nie dzieje, zwłaszcza dziś, kiedy już znamy te mechanizmy tej przemocy. Urszula pyta, były w zgromadzeniach i w zakonach, czyli już nie są. Tak, to jest książka bardzo świadomie pisana z tymi, które były w zgromadzeniach i w zakonach. Ja Państwa odsyłam do Tygodnika Powszechnego. Nie wiem jeszcze, kiedy ta rozmowa się ukaże, bo dopiero rozmawialiśmy, ale ja tam trochę mówię o tym, jak wyglądają rozmowy z siostrami, jak rozmawiają rozmowy z byłymi siostrami. Nie wiem, ile z tego wyjdzie, bo to była długa rozmowa, a nie widziałam jeszcze tekstu gotowego, ale
często dostajemy coś w rodzaju dekoracji. I dlatego ja się już nasłuchałam sióstr, które były w zgromadzeniach i przestałam pisać to, co mówią, bo czułam się oszukiwana, po prostu często oszukiwana. Kolejna grupa pytań. To jest, jak się pisało tę książkę, jak doszło do jej napisania. Rozumiem, że siostry powstały na podstawie rozmów. Jak się znajduje rozmówczynie w takim środowisku? Czy trzeba szukać samemu, czy się zgłaszają? Tak generalnie to nikt się nie zgłasza specjalnie z zewnątrz, ale trzy elementy. Po pierwsze się na to złożyły. Było pytanie z wydawnictwa, czy nie byłabym zainteresowana zajęciem się takim tematem. I to jeszcze nie był moment, w którym powiedziałam, że tak. Drugi taki moment dla mnie ważny to było spotkanie w Łodzi, jedno z takich kongresowych spotkań dotyczące kobiet w kościele. Kazeksowa chyba też była na tym spotkaniu, byłam tam jedną, która stanęła przeciwko całej grupie, mam wrażenie, chociaż nie, cały panel trochę wyglądał inaczej niż się organizatorzy spodziewali. W każdym razie ktoś w pewnym momencie zaczął przekonywać, że gdyby kobiety wpuścić do systemu klerykalnego, to w tym momencie przemoc w kościele i ta chore sposoby sprawowania władzy automatycznie dzięki obecności kobiet by się skończyły, bo kobiety by to zmieniły, wniosłyby łagodność i tak dalej, i tak dalej. Próbowałam tutaj posługiwać się przykładami, uważam, bardzo klerykalnych postaci w obecnym kościele, to znaczy pani w biurze parafialnym, nie wiem, czy państwo mieli do czynienia z takimi osobistościami, ja miałam, które są, uważam, maksymalnie wpasowane w system klerykalny mimo płci. To niespecjalnie przekonywało i pamiętam, że wstała wtedy na sali jedna z pań i powiedziała, że ona nigdzie w kościele nie spotkała się z takimi nadużyciami władzy, z jakimi spotykała się właśnie w żeńskich zgromadzeniach. I to był dla mnie taki moment, kiedy sobie powiedziałam, oho, to znaczy, że jest temat. Skontaktowałam się potem z tą panią, byłyśmy w kontakcie, ona też pomogła przy tworzeniu tej książki. Nie byłam pewna, czy uda się, tak Kazek był, nie byłam pewna, czy to się uda, bo wydawało mi się, że bohaterek będzie za mało i że nie będą chciały rozmawiać. Tym bardziej, że no są w Polsce w tej chwili jednak różne środowiska tych byłych sióstr. W pierwszym dostałam trochę po nosie, odpowiedź była w stylu, no że oczywiście tak, super, ale takich jak ty to się zgłasza tutaj wiele i poproszę najpierw o konspekt książki, a tak w ogóle to ja najwięcej tych historii znam, no ale ostatecznie poradziłam sobie bez tego, rozmówczynię znalazłam, dzięki pomocy rzeczywiście jednej z tych pań, z czasem pojawiały się kolejne, ja niespecjalnie w to wnikałam, bo nawet jeżeli na Facebooku są grupy zbierające kobiety, które były kiedyś w zgromadzeniach i w zakonach, to jakby nie chcę naruszać ich prywatności, rozumieją Państwo. Ja się nie domagałam, żeby tam wejść, żeby wypytywać jakim kluczem, bo chcę, żeby rozmówczynie czuły się tutaj bezpieczne i że nie będę próbowała wykraść jakiejś informacji gdzieś bokiem. Miałam też taką prywatną listę, jak na początku mi się wydawało, że nie znam żadnej byłej siostry, a potem usiadłam, zaczęłam myśleć, do kogo bym mogła, gdyby się nie znalazły rozmówczynie. Taką prywatną listę małą też miałam, ostatecznie nie musiałam z niej skorzystać, bo książka by się musiała ukazać w trzech tomach, a nie w jednym, ona i tak jest dłuższa niż było planowane, więc wydawało mi się, że to szukanie będzie bardzo trudne. Okazało się, że wcale takie bardzo trudne nie było. Czy być może ktoś dawał do zrozumienia, żeby w to nie iść, żeby tej książki nie pisać? No poza tym, że był ktoś, kto uważał, że zrobi to lepiej, więc nie powinnam tego robić, to nie. Raczej nie. Inna sprawa, że to też nie była rzecz, którą ja się chwaliłam jakoś bardzo mocno i powszechnie, że piszę tę książkę. Często spotykałam się z takim podejściem, zwłaszcza ze strony duchownych, którzy pytali, ale pokażesz też tę dobrą stronę, tę jasną stronę. Jakby to Państwu powiedzieć? 10 sekund na kota, ktoś policzył ostatnio.
Poszły obydwa. Spoilerów nie będzie, Panie Kasiu, bo to jest zbyt skomplikowane. Już się ostrość chwyciła. Pytanie było o to dobro. Czy pokażę tą dobrą stronę życia zakonnego? Po pierwsze, dobro w tej książce widać bez wątpienia i ono się pokazywało w takiej formie, która mnie samą zaskakiwała. Ono jest, uważam, tym cenniejsze, że ono się pojawia w tych samych historiach, w których pojawia się zło. Druga rzecz to jest to, że to jest jakby moje, nie usprawiedliwienie, ale wyjaśnienie, o co chodziło i dlaczego były siostry. Jeżeli piszemy o nadużyciach, które popełniał Marko Rupnik, to z pewnością są też ludzie, którzy nauczyli się od niego dobrych rzeczy. Jeżeli piszemy o nadużyciach i przestępstwach, które popełniał dominikanin Paweł M., to z pewnością znajdziemy takich ludzi, którzy powiedzą: hello, ale on mi żadnej krzywdy nie zrobił. Na pewno znajdą się też tacy ludzie, którzy znali księdza Dymera i on też ich nie skrzywdził. Tacy ludzie istnieją. Ale świadectwo o tym, że ktoś zrobił coś dobrego, nie unieważnia ani nie neutralizuje zła, które się stało. Moim założeniem było pokazanie ludzi skrzywdzonych, pokazanie kobiet, które ja dla siebie nazywałam wręcz kobietami zdradzonymi. Kobietami zdradzonymi nie przez Jezusa, bo to jest niemożliwe, ale zdradzonymi przez zgromadzenie. Bo zdrada, proszę Państwa, trochę jak w małżeństwie, to nie jest wina zawsze tylko jednej strony, a one z Jezusem jednak wiązały się przez zgromadzenie. Jak byłam w stanie wysłuchać tych historii i się nie załamać? To jest kolejne pytanie. Że to jest ciężkie jak na człowieka z tego samego kościoła. Pani pisze, jeżeli chodzi o mnie, to czułam złość na te panie, jak mogły na to sobie pozwolić. Z drugiej strony bezradność, bo jak pomóc tym, które tam cierpią, czasem jednocześnie raniąc inne. Po pierwsze, znów, to nie jest tak, że te kobiety są złamane i nieszczęśliwe. One są piękne, dzielne, spokojne, odważne, często pozostały wierzące. Dlatego tych historii słucha się zupełnie inaczej. I one nie są tak przytłaczające. Proszę przeczytać tę książkę drugi albo trzeci raz z taką myślą. Jeżeli chodzi o tę złość, jak one mogły na to pozwolić, powiem Państwu tak, to jest uczucie, którego ja w sobie nie dopuszczam. Nie oceniam nikogo, kto był w zgromadzeniu i Państwa też proszę, żebyśmy takie komentarze jednak w sobie hamowali. Co było dla mnie takim hamulcem, ja zresztą wielu paniom opowiadałam tę moją historię, bo uświadomiłam sobie, jak łatwo jest wejść w pewien system, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, albo nie będąc wprost zależną. Państwo wiedzą, że był taki czas, kiedy byłam na studiach i mieszkałam w akademiku prowadzonym przez siostry. Czułam się tam bardzo dobrze, to był taki fajny, dobry dom, przyjazny, absolutnie złego słowa na ten temat nie mogę powiedzieć. Pracowałam też, siostry pomagały mi na tyle, że nie mogłam pracować na zewnątrz, pracowałam trochę u nich na furcie, siedziałam tam, no to były po prostu godziny do odsiedzenia, trochę odbierania telefonów, a trochę swojej pracy przy komputerze. I w pewnym momencie przyjechała tam taka jedna siostra znajoma, to już był wieczór, mówię, a co będziesz tu siedziała? Chodź do kuchni, mamy imprezę następnego dnia, pokroimy warzywa na sałatkę. Telefon będziesz z furty przecież słyszała. Mówię, no spoko, przecież możemy iść do kuchni, pogadać, pokroimy tam te warzywka i będzie fajnie. No i poszłam i powiem Państwu, że ja się długo nie zorientowałam, co tam robiłam nie tak. Pamiętałam z następnego dnia tylko jedną rzecz, że strasznie bolały mnie ręce. I ja nie wiem, ile minęło, pamiętałam tylko ten ból rąk i dawno już tam nie mieszkałam. Kiedy ja sobie zdałam sprawę, że my zupełnie bez sensu męczyłyśmy się, krojąc na sałatkę surową marchewkę. Zamiast ugotować marchew najpierw, a potem ją pokroić dwoma ruchami noża. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego nie zadałam wtedy pytania, dlaczego my kroimy
surową marchewkę, a dopiero potem ją gotujemy. I to jest taki mechanizm, który jakby sama się na tym złapałam. Jeżeli ja nie zadałam tego pytania, nie będąc absolutnie w żadnym systemie zależności, to nigdy nie zapytam, dlaczego sobie na to pozwalałyście. Tym bardziej, że no w książce jest to opisane i pokazane na przykładzie jednej z pań. Lea zauważa w komentarzu, że to trochę działa na zasadzie takiego gotowania żaby. Jak się wrzuci do wrzątku, to wyskoczy, ale jak się będzie powolutku podgrzewało wodę, to ona się nie zorientuje. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli mówimy o tym załamaniu się, pomocy i wstrząsających historiach, ja bardzo chcę podkreślić to, że jednak zakładamy, że są kobiety, które w tym życiu są spełnione, są kobiety, które w tym życiu są szczęśliwe. Naprawdę w to wierzę. Niektóre z pań zapewniały mnie, że nie. Ale inne panie mówiły tak, że to jest możliwe i że takie siostry są. Badań nie prowadziłam na ten temat, więc przyjmuję, że są. Więc żebyśmy teraz nie zdemonizowali tutaj całego życia zakonnego. Kolejne pytanie. Jaka historia z tej książki żyje w tobie najbardziej? Drugie podobne, która z tych opowieści dotknęła szczególnie mnie, bez wskazywania konkretnie która? Aż by się chciało odpowiedzieć na pytanie, a które jest twoje ulubione dziecko? Nie mam tutaj opowieści szczególnej, dlatego że każda z nich była zupełnie inna, każda była ważna i każda rzeczywiście wnosiła zupełnie inny koloryt do tych historii. Zwykle jest tak, Agnieszko, dobrze, że jesteś z nami. Zwykle jest tak, że z jednym człowiekiem rozmawia się łatwiej, z innym rozmawia się trudniej, czasem się łapie jakiś flow, czasem nie. Tutaj trzeba wiedzieć, że jak się wchodzi w takie rozmowy, no to nie chodzi o komfort mój, tylko chodzi o komfort moich rozmówczyń. Mnie się każdej w związku z tym słuchało z jednakowym przejęciem i nie dlatego, że to są skandaliczne historie, bo one, tak jak mówię, często nie są skandaliczne, ale dlatego, że to jest historia życia konkretnego człowieka, który siada przede mną i ją opowiada. Nie chcę układać jakiejś hierarchii, która przemawiała bardziej, która mniej. Pamiętam rzeczywiście każde spotkanie, każde okoliczności tego spotkania, każde miejsce, każdy kontekst. Mogę powiedzieć nie to, która historia bardziej mnie dotknęła, ale mogę powiedzieć, jakie uczucie najbardziej mnie dotknęło. Takie doświadczane przez wiele bohaterek i przez nie przywoływane. Po pierwsze, to jest takie głębokie oburzenie na podpisywanie wszystkiego wolą Bożą. To wydaje się, nie chcę powiedzieć powszechne, bo znów nie prowadziłam badań, ale zbyt częste, o tego użyję, że cokolwiek się dzieje, podpisuje się to wolą Bożą, to jest nadużycie, to jest bałwochwalstwo, to jest łamanie pierwszego przykazania, drugiego przykazania, nie zgadzam się na to. A drugie takie bardzo mocne doświadczenie to jest takie uczucie niemożności podjęcia decyzji, niemożności ucieczki i wyrwania się, takiego bycia uwięzioną. Takiej bezradności, w której masz wrażenie fałszywe, że nic już od ciebie nie zależy. Kiedy teoretycznie możesz podejmować decyzję, ale tylko wtedy, kiedy ta decyzja pozostanie w przyjętym z góry kluczu. Państwo wiedzą, że ja jestem bardzo wrażliwa na kwestię wolności, na taką osobistą wolność. Nie umiem jej oddawać, może dlatego nie mam tego zakonnego charyzmatu i nigdy nie miałam zakonnego powołania. A może też dlatego tak bardzo mnie to uderzało. Tak, ja wręcz czułam fizycznie, jak czuje się człowiek, w którym wszystko krzyczy, że chce inaczej, któremu sumienie wrzeszczy, że tak nie może być, a on jednak w tym trwa, bo jest przekonany, że to jest w imię Jezusa. No i do tego dochodzą pytania pań, czy to rzeczywiście Jezus od nas tego wymaga. I to mocno przeżyłam. No i to tyle. Kolejne pytanie. Czy to dzielenie się swoim doświadczeniem było dla pań trudne? Jakie emocje miały opowiadając o swoich przeżyciach?
co czułam, słuchając ich opowieści, co było najtrudniejsze w konfrontowaniu się z tymi opowieściami, o ile to było trudne, bo być może profesjonalizm prowadzenia wywiadu powoduje, że się nie reaguje nawet na trudne wyznania rozmówców. Proszę Państwa, żebyśmy teraz jeszcze sobie nie wyobrażali za dużo. To nie były klasyczne wywiady. Klasyczne wywiady to robił ksiądz Kazimierz Sowa w książce Wierni, niewierni, zapomniałam, przepraszam, Kazek, możesz podrzucić linka. To były klasyczne wywiady, kiedy rozmawiamy o czymś. Ja często po prostu siadałam i zaczynałam słuchać opowieści. One się zaczynały czasem od środka. Ja tylko podrzucałam pewne pytania, dopytywałam wątki, ale to nie było przepytywanie, to nie był klasyczny wywiad, starałam się, żeby to były rozmowy. Czy to było trudne dla tych pań? Myślę, że tak. Te emocje często do nich wracały, a czasem było tak, że musiały sobie coś wręcz przypominać. Czasem miały jakieś notatki, czasem ta opowieść sama płynęła. To było naprawdę bardzo różne, tak jak różni są ludzie. Czasem dostawałam sygnał, że dopiero po rozmowie coś do nich wracało, że po rozmowie coś sobie uświadamiały, że coś sobie uporządkowały, że takie opowiedzenie komuś z zewnątrz dla nich było uzdrawiające. O, w Inowrocławiu będziesz. Z książką Niewierni, Wierni, ksiądz Kazimierz Sowa, tam też jest rozmowa jedna, oczywiście o synodzie ze mną. Dla mnie takie najważniejsze było to, że kiedy dostały te panie już gotowe teksty do autoryzacji, to czasem dostawałam taką odpowiedź, że dla nich niesamowitym doświadczeniem było właśnie przeczytać to z boku, że to dawało im jakiś dystans, że to było wyzwalające, że to czasem uwalniało od przeszłości, a czasem porządkowało tę przeszłość. Ale też, proszę Państwa, znów, ja nie jestem terapeutką tych pań, nie uzurpuję sobie takiej roli, że nie musiały mi o tym wcale mówić, że one się nie musiały dzielić wszystkimi swoimi emocjami. Więc nawet brak informacji zwrotnej też tutaj szanuję, jesteśmy dorosłymi ludźmi, każdy idzie w swoją stronę. Ufam, chcę ufać, że nikomu nie zrobiłam krzywdy, z pewnością nie chciałam nikogo skrzywdzić i bardzo na to uważałam, żeby nie wtargnąć w to życie jak taran. Czy tam była polityczna poprawność i autocenzura? Nie, nie było. Naprawdę nie było. Jak się zastanawiam, patrzyłam na nie, słuchałam, to nie mogę się z tym zgodzić. I tam ktoś jeszcze pytał, pani pytała o ten tryb zawodowy, o ten profesjonalizm w takich rozmowach. Tak, jest coś takiego jak tryb zawodowy w tej pracy, kiedy człowiek po prostu słucha wszystkiego i przyjmuje i stara się jakby za bardzo nie, nawet nie okazywać tych swoich emocji, żeby na siebie nie zwrócić uwagi, żeby nie wybić kogoś z trybu, nie wybić go z rytmu. Ale też, no, jeżeli się jedzie do kogoś do domu 300 kilometrów, albo kiedy się siedzi i rozmawia przez 6 godzin, samemu będąc po całym dniu wykładów, aż się pamiętam tak, jak patrzyłam na ściany pokoju, to on już mi się zaczął odrealniać, że ja już nie wiedziałam do końca, gdzie jestem i była tylko ta opowieść. Albo kiedy ktoś mówi, nie wiem, o przemocy seksualnej, no to ten tryb zawodowy w naturalny sposób się wyłącza. Chociaż nie płaczę, nie klnę, w czasie słuchania nie. Absolutnie nie. Bardziej to schodzi ze mnie przy samym pisaniu. Proszę Państwa, naprawdę przy tej książce było tak, że pisałam kilka zdań, nie wytrzymywałam, musiałam wstać, rozchodzić, tak się o tym mówi, tak? Naprawdę musiałam wstać, przejść się po domu, musiałam coś opowiedzieć, wyrzucić z siebie to, co usłyszałam, powiedzieć to mamie albo zakląć i dopiero mogłam wrócić i napisać kolejnych parę zdań. I tak pisałam tę książkę, rzeczywiście nieustannie zrywając się od komputera, bo te emocje nie pozwalały siedzieć, więc ja chyba jeszcze bardziej niż samo słuchanie przeżywałam to drugi raz w momencie pisania. Kolejne pytanie, musimy się streszczać, widzę bardzo mocno, bo będziemy tu siedzieli dzisiaj 2 godziny.
Czy używanie innego koloru bielizny? Cóż, słyszałam o takich siostrach, które czerwonej używają kronkowej i że z tego słyną, ale to tylko takie plotki, mam nadzieję. Chociaż co mnie obchodzi, jaką bieliznę siostra nosi, prawda? Ktoś pisze tak, mam przyjaciółkę spełnioną zakonnicę z 30-letnim stażem. Jej zdaniem w stosunku do męskich, żeńskie zakony słabo się reformują. Widać to chociażby po archaicznych strojach, bo zakonnice nie mają siły i woli do podejmowania decyzji o zmianie. To na pewno jest efekt wychowania dziewczynek do posłuszeństwa i uległości. Czy to wynika z moich rozmów z siostrami i czy myślę, że byli zakonnicy sygnalizowaliby inne problemy? Proszę Państwa, jak kiedy już pisałam tę książkę, albo ją mocno kończyłam, albo już była napisana, wyszła ta sprawa z dokumentem jezuitów o zasadach występowania w mediów. Państwo pamiętają, że o tym rozmawialiśmy. I uderzył mnie wtedy niesamowicie jeden komentarz, niestety nie pamiętam czyj. I ten ktoś napisał, tak, rozmowy były nagrywane, tego się nie da absolutnie, tego się absolutnie nie da spisać. Rafał pyta, jak klną dziennikarki Przeglądu Katolickiego. Nie wiem, nie znam takiego tygodnika. I ten komentarz brzmiał mniej więcej tak, że członkowie zgromadzeń, chodziło o jezuitów, ale nie tylko, że członkowie zgromadzeń zakonnych w Polsce nie mają obowiązku noszenia stroju duchownego zawsze i wszędzie, chyba że są kobietami. I proszę Państwa, to było coś, co mi otworzyło kolejne klapki w głowie, co było dla mnie kurka, no coś w tym jest. Już po napisaniu książki jedna z pań opowiadała mi, jak będąc w klasztorze klauzurowym, pojechała z siostrami nad morze, były w nocy nad morzem i tak bardzo chciały się wykąpać, że weszły w nocy po ciemku do morza w pełnym rynsztunku, w habitach i w welonach. I ona mówi, wiesz to, ja dzisiaj wiem, że to było głupie, ale wtedy tego nawet nie zauważyłam. A to było głupie i niebezpieczne. Znowuż, z tymi habitami, z ubraniami, to nie jest powszechna zasada, zgromadzenia są bardzo różne. Są siostry w Polsce, które chodzą na basen, są siostry, które chodzą na plażę, mają swoje ustalenia w tych kwestiach takie wewnątrz klasztorne albo wewnątrz zakonne. Czasami to jest po prostu tak, że wychodzą z domu zakonnego ubrane w świecki strój, żeby nie robić sensacji pod tytułem siostra rozebrała się na plaży albo rozebrała się w przebieralni, ale są też takie, które wchodzą do morza w habitach i takie, które nie podwijają rękawów wyżej niż do łokcia, no bo przecież to jest zgorszenie. Czy nie mają siły i woli do podejmowania zmian? Znowuż to byłoby zbyt duże uogólnienie, bo nawet stroje no, są reformowane, one są coraz lżejsze, to znów zależy od zgromadzenia, ale jest faktem, że w przypadku akurat habitów, bo ten temat był poruszony w pytaniu, to same siostry zdaje się kompletnie nie widzą w tym narzędzia jakiegoś poddaństwa, a będą budowały teologię habitu. Pamiętam i tę historię też przywołuję w różnych miejscach, w książce nie, dlatego mogę opowiedzieć, jak byłam jeszcze nastolatką na pielgrzymce, chodziłam w grupie pielgrzymkowej, w której było sporo misjonarzy, a ksiądz to był wtedy taki lekko postrzelony wariat, no i wiadomo, że na pielgrzymkach zdarzają się różne rzeczy, ksiądz się wygłupia, siostry się wygłupiają, gdzieś tam gonił tę siostrę po tych polach, próbował ją złapać, no i tak nieszczęśliwie chwycił, że zerwał jej habit z głowy. Proszę Państwa, z tego była taka awantura, z tego była taka obraza majestatu, że przepraszam, to po prostu było porównywalne do tego, jakby on ją, przepraszam za brutalność, nie wiem, zgwałcił publicznie na oczach całej grupy. To było tylko przypadkiem ściągnięty welon. Gdyby siostra nie zrobiła z tego afery, tylko założyła ten welon na głowę, nikt by tego nie zauważył. Nikt nie miał złej woli. To był przypadek. Habit, owszem, jest jakimś znakiem i to jest bardzo okej, tylko pytanie, kiedy zaczyna się ubóstwienie tego znaku, kiedy on przestaje być narzędziem, a staje się celem samym w sobie. I siostry, już widziałam te dyskusje, które też się działy całkiem niedawno, siostry będą przekonywały, wszystkie mówią tak, ale my chcemy go nosić, tylko że z mojego punktu widzenia, nie siostrzanego, to wszystko jest początek dyskusji, proszę Państwa. Z mojego punktu bycia nie siostrą, to chcę,
możesz powiedzieć tylko tam, gdzie jednocześnie możesz, masz prawo powiedzieć nie chcę. Chcę, świadome chcę, jest tylko tam, gdzie naprawdę masz wybór. I gdzie nikt cię nie będzie prześladował, obmawiał, wytykał palcem albo donosił do przełożonych, jeżeli habitu nie założysz. To jest dopiero realny wybór. Jeżeli nie mamy możliwości powiedzenia nie, to ta wolność jest według mnie fikcyjna. Mam wrażenie, że chyba dlatego Pan Bóg na początku pozwolił, dał człowiekowi wolność, ryzykując grzech, bo chciał nam dać prawdziwą wolność, a nie fikcję wolności. On mógł się objawić człowiekowi tak, żeby człowiek nie mógł zgrzeszyć, tak jak anioły. Dał tę wolność, bo nie chciał fikcji. Taka wolność w noszeniu welonu, którą ja widziałam też w Polsce, uważam, jest u sióstr Sacré-Cœur, które przy ślubach decydują, czy chcą nosić welon na stałe, czy nie chcą go nosić na stałe. Mogą go wtedy nosić czasami, mogą go wtedy nie zakładać. Ale jeżeli ktoś mierzy linijką, czy odpowiednio szeroki biały pasek spod tego welonu wystaje na czole, no to ja mam pytanie, czy habit nie urasta do rangi rzeczy najważniejszej i czy nie staje się bożkiem. To jest pytanie, tylko pytanie. Mnie się wydaje, że siostry nie powinny zajmować się tyle swoimi habitami, a więcej przejmować się Bogiem. Pytanie, jak wyglądają te proporcje i co jest pierwszorzędne. O, tutaj ktoś pisze o zrywaniu... Dobra, komentarz Rafała macie na ekranie. Następne pytanie. Jak się odbywały spotkania z siostrami, które nadal są w zgromadzeniach? Czy mogły rozmawiać sam na sam poza klasztorem? Czy potrzebowały zgody na rozmowę? Czy część była kontrolowana? Czy rozmawiałam z przełożoną? I czy zdarzyła się sytuacja braku zgody na publikację wypowiedzi ze strony przełożonej? Książka jest rozmową z paniami, które były kiedyś w zgromadzeniach, więc jakby sprawa przełożonych w ogóle nie wchodzi tutaj w grę. Rozmowy z siostrami... będącymi w klasztorach próbowałam prowadzić, ale albo nie zgadzały się na publikację, albo nie zgadzały się na nagrywanie, no więc po prostu nie ma o czym mówić i do tego nie wracam, ale to też był dla mnie moment, który odchorowałam. Odchorowałam zderzenie ze strachem. Tego nie ma w książce. Bo można było myśleć, że byłe siostry przesadzają, ale kiedy widziałam pełne lęku reakcje sióstr, które są w zgromadzeniach, które naprawdę bały się najmniejszej identyfikacji, no to to było dla mnie znamienne, że byłe siostry nie przesadzają. To było dla mnie trudne. Myślę, że publikacja, gdybym rozmawiała i gdyby pytać przełożonych o to, no to by wyglądało tak, jak wygląda zawsze praca dziennikarzy z siostrami zakonnymi. Najpierw rozmawiasz z fajną super siostrą, masz super wywiad, a potem wywiad idzie do autoryzacji, czyta ten wywiad autoryzacji nie siostra, z którą rozmawiałeś, ale wszystkie przełożone dookoła i po autoryzacji dostajesz nie tę rozmowę, którą napisałaś, ale dostajesz skrót z ulotki zgromadzenia o charyzmacie i o tym, jak jest przepięknie. Następne pytanie. Czy siostry mają wybór, kiedy są przydzielane do jakiegoś zawodu? Ktoś inny pisze, mojej znajomej udało się dostać na studia pielęgniarskie, alternatywą byłoby zostanie organistką. Udało się, bo miała wpływową koleżankę, siostrę domyślam się. Co z tymi siostrami, co nie mają koleżanek z wpływami, a przełożone delegują je do zadań niezgodnych z umiejętnościami czy powołaniem. Powołaniem, proszę Państwa, jest to, do czego każe iść przełożone. I kolejne jakby w tej samej serii, czy siostry są przydzielane do zadań, które są ponad ich umiejętności i siłę. Tu na przykład jest znów wymienione pielęgniarstwo. I pytanie, czy to też nie rodzi nadużyć. Znowu to będzie możliwe. Tutaj Marek prostuje
ja po prostu mam wiadomości sprzed kilkunastu lat, może mi się to już w tej chwili plątać. Znowuż w kwestii tego przydziału to może być generalizacja, proszę Państwa. Z pewnością nie musi to tak wyglądać identycznie we wszystkich zgromadzeniach. Pewnie są takie, w których można się kształcić zgodnie ze swoimi preferencjami czy zgodnie ze swoimi talentami. No, w pewnych ramach to jest dość jasne, taka historia też jest opisana w książce, ale to często bywa właśnie taka alternatywa, że albo kuchnia, albo ogród, albo organistka, albo katechetka, a my mamy w nosie, że ty przez 20 lat grałaś na wiolonczeli, bo to nam w zakonie nie jest do niczego potrzebne. Niestety często, i to jest bardzo trudne, siostra bywa wysyłana tam, gdzie będzie jej źle, gdzie czegoś nie rozumie, nie potrafi, nie nadaje się. Uzasadnienia tego spotkałam dwa. Pierwsze uzasadnienie brzmi: Duch Święty ci pomoże. Moje pytanie brzmi, czy to nie jest wystawianie Pana Boga na próbę jednak, bo Pan Bóg daje człowiekowi umiejętności i talenty po to, żeby je wykorzystywać, a nie po to, żeby działać przeciwko nim. Drugie uzasadnienie, jeszcze trudniejsze dla mnie, brzmi: to będzie Twoje umartwienie, to będzie Twój krzyż. I to jest dla mnie szczególnie nieludzkie, nawet nie ze względu na samą siostrę, ale ze względu na ludzi, do których ta siostra jest posłana. Bo jak sobie pomyślę, że kiedyś miałabym wylądować w jakimś hospicjum i opiekować się będzie mną siostra, która nie czuje do tego powołania i generalnie jakby z natury brzydząca się starych ludzi albo bojąca się krwi, ale ktoś uznał, że to będzie doskonale wpływało na jej pokorę, a ja mam być tym narzędziem jej sprowadzania do parteru albo narzędziem jej kary, to ja tego nie chcę. Nie chcę być narzędziem do tego, żeby komuś udowadniać jego słabość, albo żeby co? Czy to wtedy rzeczywiście jest służba? Czy to rzeczywiście jest miłość? Zwłaszcza jeżeli siostra, która, nie wiem, rzeczywiście kocha opiekować się chorymi, jest troskliwa, czuła, no w tym czasie obiera ziemniaki w kuchni, bo ją też trzeba nauczyć pokory. To z pewnością uczy pokory. Nie mam wątpliwości, to działa. W sensie takiego przywołania do nogi i wręcz tresury. Tylko komu to służy? To służy zakonowi, służy zgromadzeniu. Będzie miał pokorne córki. Czy to najlepiej służy ludziom? Czy tego naprawdę Pan Bóg oczekuje? Czy po to Pan Bóg dał talenty, żeby teraz człowiek powiedział: sorry Panie Boże, Ty mnie chciałeś wielkiej, pięknej i zdolnej, ale wiesz, nie. Ja Cię tak kocham, że nie będę tego używać. No to jest dziwna wizja Pana Boga i dziwna wizja miłości, bo proszę sobie wyobrazić, że dziecko przynosi Państwu prezent, a Państwo z miłości go odrzucają, albo że Państwo chcą dziecku coś dać najlepszego, a dziecko mówi: nie, mamo, Ty mi dałaś wspaniałą zabawkę, ale ja teraz taką ofiarę dla Ciebie złożę i nigdy tej zabawki nie użyję. Czy to mi sprawia radość, czy to mi sprawia przykrość, że ktoś nie korzysta z tego, co mu daje najlepszego w prezencie? Nie wiem. Kolejne pytanie. W jakiego rodzaju zakonach najwięcej jest nadużyć? Podejrzewam, że w zamkniętych, ale czy ma znaczenie charyzmat? Nie mam takich danych. Tak jak mówiłam, to była próba absolutnie losowa. Były panie, które były w zgromadzeniach czynnych i w zgromadzeniach kontemplacyjnych, zakonach klauzurowych. Nie sądzę, żeby to zależało od charyzmatu, bo to jest często niezależne od jakichś tutaj konstytucji. Chyba najbardziej zależy to od człowieka, od konkretnej przełożonej, od mistrzyni nowicjatu, od pewnego niepisanego zwyczaju w zgromadzeniu, bo to nie zależy od konstytucji zakonnych, które są okej, bo to życie nie jest źle wymyślone. Ja się w czasie pisania tej książki wyzbyłam myśli, że to zakony klauzurowe są bardziej hermetyczne, zamknięte i trudne. Zgromadzenia tak zwane otwarte, czynne, mogą być równie hermetycznie zamknięte na świat i równie bardzo nie mamy pojęcia, co się dzieje wewnątrz. Ktoś pyta dalej, przepraszam, głupio brzmi, że nie spisałam Państwa imion. Przypomniała mi się siostra, już nie siostra, której zakon podziękował, chyba po 15 latach, nie dopuszczając jej do ślubów wieczystych. Sytuacja takiej dziewczyny, dla której zakon był światem całym, naprawdę nie była łatwa. Mnie na ten problem zwrócili uwagę zakonnicy, mężczyźni.
kiedy coś opowiadałam, że odeszła po 10 latach tuż po ślubach, tuż przed ślubami wieczystymi po 10 latach. I było takie, poczekaj, jak po 10 latach dopiero przed ślubami? Mówię, to ile one ją trzymały bez żadnej gwarancji? To jest przestrzeń, o której z pewnością trzeba rozmawiać. Znów nie daje żadnego rozwiązania i pewnej odpowiedzi. Ufam, że tym się zajmą w przyszłości specjaliści, a nie szeregowa dziennikarka. Nie zamierzam tutaj specjalistom odbierać chleba. To podziękowanie po 15 latach jest rzeczywiście dziwną sprawą, ale się zdarza, bo może być traktowane, to jest to, na co zwrócili mi uwagę właśnie mężczyźni zakonnicy, że to jest de facto niewolnicze korzystanie z czyjejś pracy przez 10-15 lat bez dania mu słowa i bez dania mu żadnych praw w tym zgromadzeniu. Co jest ciekawe, że siostry odchodząc, one same tego nie zauważają, nawet moje rozmówczynie, siostry odchodzą w przekonaniu, że zakon tyle mi dał, opiekował się mną przez te lata. Pytanie, czy ta perspektywa nie powinna być inna, czy perspektywa nie powinna być, pracowałam, budowałam ten zakon przez 10 lat, a oni zatrzaskują mi teraz drzwi przed nosem i dają 2000 zł na drogę. Takie odejście jest rzeczywiście trudne z każdej strony. To jest kwestia tego, że ktoś nie będzie potrafił się ubrać, że ktoś nie będzie potrafił po życiu ładnych kilka lat w zgromadzeniu podejmować decyzji. Dla mnie było bardzo uderzające, jedyny spoiler, kiedy jedna z pań powiedziała: nie wiedziałam, co mam ochotę zjeść. Nie potrafiłam tego nazwać, bo dostawałam to pod nos przez lata. Ale też jeszcze ważniejsza jest sprawa tożsamości, tego, kim ja tak naprawdę jestem. I to jest strasznie trudne. Nie wiem, czy to mogę coś sugerować, jako ktoś przyglądający się temu z boku, tak dziennikarsko, a nie wewnątrzzakonnie, ale jeżeli ktoś by się zajmował byłymi siostrami, to myślę, że ważne by tu było to, żeby jak najszybciej przestawały być, w cudzysłowie, byłymi siostrami, żeby one się jak najszybciej uczyły nowej tożsamości, żeby w nią wchodziły i żeby ją pokochały i się z nią zżyły. Że ja nie jestem byłą siostrą, ja jestem nauczycielką, ja nie jestem byłą siostrą, jestem mamą, jestem żoną, siostrą byłam kiedyś, ja nie jestem była, bo to jest kula u nogi, to jest uwięzienie, to jest trzymanie się przeszłości. W jakim kluczu wybiera się przełożone? Są takie, które rokują, a potem... Nie chcę to mówić spontanicznie tak bardzo, bo może się wymknąć mi za dużo, ale są grupy, spośród których wybiera się przełożone i tam nie ma możliwości dojścia do władzy kogoś świeżego z zewnątrz, kto wcześniej nie był jakimś protegowanym. W wielu sytuacjach, znów nie mówię zawsze wszędzie, bo to byłoby potężne nadużycie. Kolejne pytanie, ciekawe przyznaję, czy siostry zakonne czują jakiś związek ze światem współczesnych kobiet w Polsce, czy są z tego wyłączone? Czy zajmują indywidualne stanowisko w kwestii zmian w prawie na przykład, dotyczących in vitro, aborcji, czy są raczej wyłączone albo same wyłączają się z dyskursu społecznego, czegokolwiek on dotyczy? No nie wiem, jakie Państwo mają wrażenie? Czy Państwo czytali i widzieli kiedyś opinię jakiejś siostry, tak prywatną na Facebooku? Ja patrzyłam zwykle na siostry z taką naprawdę dużą sympatią i pewnym współczuciem, ale takim dobrze rozumianym, to znaczy współczuciem nie z litością, ale ze współczuciem dla trudnego życia, które siostry prowadzą. Teraz już nie wiem, bo mi wybrzmiewa w niektórych opowieściach taka wyższość nad świeckimi. I nie sądzę, że siostry są tego uczone. Naprawdę nie sądzę. Ale już po napisaniu tej książki trafiłam na książkę biskupa Pelczara, piszącego do sióstr. To jest stara dosyć rzecz, przedsoborowa jeszcze.
straszliwie uważam toksyczne dzieło, z całym szacunkiem dla świętości człowieka. I wydaje mi się, że jeżeli całe pokolenia sióstr były karmione opowieściami o tym, że cytuję, za żadne skarby siostrze nie wolno zniżać się do poziomu świeckich, to my musimy pamiętać, że pokolenia karmione tymi treściami jeszcze żyją. One już nie wychowują młodych, ale jeszcze żyją. Ja nie potrafię odpowiedzieć, czy generalnie siostry czują związek z kobietami ze świata. To trzeba pytać sióstr. Z tych rozmów odnoszę wrażenie, że dosyć świadomie starają się odróżnić od kobiet ze świata, które są oczywiście zepsute przez konsumpcjonizm, nie mają czasu na modlitwę i w ogóle ojej, ja to nie wiem, jak one się zbawią. Być może są też siostry, które żyją tym, czym żyją współczesne kobiety. Ja się po prostu z żadną taką opowieścią na razie nie spotkałam. To był raczej taki zamknięty wewnętrzny świat. To, co się dzieje na zewnątrz, nie do końca dociera jako istotny problem do wewnątrz. Tak jakby były trochę sprawy nasze i sprawy ich, tego świeckiego świata. Następne. W trakcie czytania bezustannie powracało pytanie, jak mimo tylu trudności czy dramatów udało się tym kobietom, z którymi rozmawiałaś, ocalić w sobie wiarę, miłość, zdolność do wybaczenia. One wszystkie są takie, no właśnie, to mnie najbardziej cieszy w tej książce, że te panie są właśnie takie i że one są takie piękne i że one tyle w sobie ocaliły, że mają w sobie mimo wszystko tyle miłości, tyle pokoju, mimo krzywd, że nie plują wcale jadem na zgromadzenia, że one punktują słabości, ale jednocześnie są też wdzięczne, jednocześnie przyznają się też do własnych niedoskonałości. I ja przyznaję, że one mi tym zaimponowały. To jest ten element książki, z którego się chyba najbardziej cieszę, bo łatwo było zrobić tutaj tanią sensację, ale nie z takimi rozmówczyniami. Znaczy, nawet gdybym chciała, to uważam, że one by mi na to nie pozwoliły, bo te panie nie są sensacyjne. One są mądre, są dojrzałe, odważnie nazywają po imieniu zło, ale też odważnie mówią o dobru. I już. Czy są kwestie, które się powtarzają w większości lub we wszystkich historiach, które z tych ujawnionych problemów uważam za najbardziej destrukcyjne? Trochę skracam, bo jest późno. To jest opisane generalnie w ostatnim rozdziale książki. Miało nie być spoilerów, więc nie będzie. Powiem tak Państwu prywatnie, że wydawnictwo jakby chciało, rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było tę historię zakończyć jakimś podsumowaniem i sugerowano, że może by się odezwał jakiś ksiądz psycholog, ksiądz psychoterapeuta, który by to jakoś podsumował, omówił i wybrał problemy. Zastanawiałam się nad tym i uznałam, że to byłoby bardzo nie fair. To byłoby bardzo nie fair, gdyby opowieści, życie kobiet, ich doświadczenie życiowe, wyszedł teraz jakiś facet, ksiądz i je podsumował, bo wyglądałoby to no jednak tak paternalistycznie, tak bym to nazwała. Dlatego zebrałam to, co się powtarzało, uznając, że takie zebranie tego w punktach może pomóc rozpocząć dyskusję, w której udział powinny wziąć i siostry, i były siostry, i księża, i psychologowie. By tylko z dziennikarskiego punktu widzenia, zbierając poszczególne problemy, pokazując, porozmawiajmy teraz o tym. Ja tylko w tej dyskusji, która być może się rozpocznie, mam takie... taką jedną prośbę, jeżeli ktoś będzie mnie słuchał, to żeby siostry, zwłaszcza będące w tej chwili nadal w zgromadzeniach, oby do końca życia, nie używały takiego najprostszego argumentu pod tytułem nie będzie nam facet życia urządzał. Bo jeżeli księża użyliby gdziekolwiek argumentu pod tytułem żadna baba nie będzie nam kapłaństwa urządzała, no to byłaby z tego afera jak stąd do księżyca. W tej dyskusji, uważam, trzeba się zacząć posługiwać argumentami poważniejszymi niż płeć. To znaczy na przykład posługiwać się kompetencjami. Jeżeli ktoś żyje 20 czy 30 lat w zakonie,
to ma prawo wypowiadać się na temat życia zakonnego, niezależnie od tego, jaką ma płeć. Jeżeli ktoś ma wykształcenie psychologiczne, to ma prawo mówić o psychologii, nawet jeżeli jest mężczyzną. Bo inaczej będziemy nadal budowali twierdzę, a to nie doprowadziło, jak widać, do niczego dobrego. Ważne pytanie. Czy Państwo uważają, że możemy ten program przeciągnąć trochę dłużej? Kolejne pytanie, co możemy zrobić my świeccy, albo dla sióstr, które są krzywdzone, albo kiedy zauważymy, że nagle z otwartej, uśmiechniętej, pełnej werwy dziewczyny ona się zmienia w smutną i wycofaną osobę, albo nadal jest pełna werwy i zagryza zęby. Dlaczego nikt nie reaguje? Jak zapobiegać, jak interweniować, jak zastopować, co możemy zrobić, zamiast się gorszyć czy oburzać, co i tak losu sióstr nie zmieni. Ja przyznaję, że miałam ochotę, taką pokusę, tylko że ona byłaby zbyt niebezpieczna dla sióstr. Miałam ochotę skończyć ją taką odezwą, żeby podkreślić jedną rzecz. Zawsze masz wybór. Zawsze możesz odejść. I to nieprawda, że Bóg ci nigdy tego nie wybaczy. Bóg ci może nie wybaczyć tego, że pozwoliłaś siebie zniszczyć. Bóg ci może nie wybaczyć tego, że go nie rozpoznałaś. Że nie rozpoznałaś Jego miłości i że się upierałaś, że Jego miłość może być w jakimś nieludzkim systemie, w którym ktoś cię zadręcza. Ja się czasem zastanawiam, czy On nie powie, ale jak mogłaś nie poznać, że to nie jestem ja? Znasz mnie z Ewangelii. Czy naprawdę uważasz, że ja bym cię upokarzał? Czy naprawdę uważasz, że ja, dobry Bóg, cieszyłbym się z twojego cierpienia i bym liczył, czy rzeczywiście wystarczającą liczbę godzin przepłakałaś? Czy to nie jest bałwochwalstwo przypisywać komuś albo czemuś innemu to, że jest Bogiem i że, tak jest, że to jest prawdziwy Bóg? Zawsze masz wybór. Skończyłam tę książkę inaczej i naprawdę nie wiem, co możemy zrobić, przyznaję. Może trzeba mówić, może trzeba wracać do tematu, może trzeba po prostu zadawać siostrom pytania, pytać, czy aby na pewno nie dzieje się krzywda. Być wrażliwym na chwilę milczenia, być wrażliwym na łzy, mówić o tym, że Bóg, że celem Boga nie jest to, żeby człowiek cierpiał, mówić, że Bóg chce naszej wolności, nie wiem. Naprawdę nie wiem, to są pytania, które sama sobie zadaję. Książka absolutnie na te pytania nie ma odpowiadać, bo ja nie jestem tutaj żadnym autorytetem. Raczej bym chciała, żebyśmy zaczęli szukać sobie odpowiedzi na te pytania. Być może w relacjach osobistych i przyjacielskich. Beata pisze, straszenie karą Bożą kogoś, kto odchodzi, to jest takie sekciarskie. A jest dosyć częste. Jest wprost, że to jest grzech, jest powiedziane wprost, że to jest grzech, którego Bóg ci nigdy nie wybaczy. Nie wiem, na jakiej podstawie człowiek ma prawo człowiekowi powiedzieć takie zdanie. Kolejne pytanie. Dobijamy do końca, spokojnie, to nie będzie tak bardzo, bardzo długo. Jaką przyszłość widzisz przed zakonami w Polsce? Jaką mam nadzieję, że ktoś z hierarchii zareaguje jakoś na te nadużycia i absurdy? Jak nie wylać dziecka z kąpielą, ocalić to, co jest piękne w życiu zakonnym, jeśli się da? Po pierwsze, jeżeli chodzi o hierarchię, proszę Państwa, to hierarchia często wie o tym. I niektóre panie mi opowiadały o swoich relacjach prywatnych również z biskupami, którzy wiedzą. Są biskupi, którzy wiedzą, że ktoś chce odejść i temu kibicują i wspierają. Są rekolekcjoniści, którzy pomagają siostrom rozeznawać i nie dążą za wszelką cenę do tego, żeby siostrę zatrzymać w zgromadzeniu. Są księża, którzy są na listach zakazanych w klasztorach, że na przykład oni nie będą nigdy tam głosili rekolekcji pod pretekstem on nie rozumie życia zakonnego. Znaczy, wiecie, mówię o Jezusie, o wolności, o miłości, godności człowieka, a nie o ślepym posłuszeństwie i o ustawianiu kapci prosto przy łóżku. Tu jestem złośliwa, przepraszam, może nie powinnam. Hierarchia wie i z tego, co ja próbuję wiedzieć i się dowiaduję pod kawałkami, to po prostu nikt nie wie, co z tym zrobić, bo biskupi nie mają władzy nad tym, co się dzieje w zgromadzeniach.
chociaż uważają, że zgromadzenia znalazły się często w ślepych zaułkach. Trudno jest o tym mówić, bo wiem, że są siostry, które są szczęśliwe, spełnione, kochają to życie i będą uważały, że mówienie tego, co mówię, kwestionuje sens życia tych kobiet. Nie, nie kwestionuje. Pokazuje tylko to, że zdarzają się też krzywdy. To życie się chyba generalnie dzisiaj pogubiło. Życie klauzurowe paradoksalnie pogubiło się chyba mniej. Czynne. Ja nie jestem pewna dzisiaj i to bym chciała usłyszeć od sióstr. Chyba nie do końca wiedzą, czy są w świecie, czy nie są w świecie. Że już nie są, próbują się trzymać pierwotnych charyzmatów, ale te pierwotne charyzmaty trochę są, proszę, jest siostra też z nami. No bo jeżeli Edmund Bojanowski zakładał ochronki dla dzieci, czy inne zgromadzenia, bo nie chcę tu się odnosić wprost do służebniczek, jeżeli w charyzmacie jest mowa o zakładaniu ochronek dla biednych dzieci, a dzisiaj zgromadzenie prowadziłoby prywatne przedszkole katolickie za opłatami, no to jest pytanie, czy to jest nadal ten sam charyzmat, bo prowadzimy przedszkole, czy charyzmatem było wyjście do najuboższych, a niekoniecznie przedszkole i teraz robienie elitarnego przedszkola katolickiego już nie jest tym charyzmatem. To jest strasznie trudny temat i znów dla sióstr, bo to one muszą o tym rozmawiać, a nie my będziemy im życie ustawiać. Co się stało dobrego po napisaniu tej książki? Co zaczęło się rodzić? We mnie, bo to o to jest pytanie. I co dostałam? Ja chyba dostałam nowy język. I to trochę przy okazji. To, że tyle było we mnie emocji, tyle zderzenia z trudnym życiem i to potrzebowało swojej ucieczki, to zapraszam 20 października do Łodzi, bo tam będą owoce tego, że zaczęłam trochę robić grafiki i tego, że będzie wystawa, bo okazało się, że słowa to jest za mało i że można się wypowiedzieć inaczej. Czy myślę o kolejnej książce? Zobaczymy, czy będzie druga część książki siostry. Nie, zdecydowanie nie będzie, nie z mojej strony. Jeżeli tutaj siostry chcą napisać drugą część, bardzo chętnie, naprawdę z przyjemnością poczytam, zobaczę jak to wygląda, zobaczymy na ile zgadza się to z dekoracjami, które siostry dają do gazet i czy będzie takie samo, a najlepiej gdyby były panele, na których się spotkają obecne siostry z byłymi siostrami i porozmawiają o tym, jak rzecz wyglądała naprawdę, to będzie jakiś krok do uzdrowienia sytuacji. Drugiej części książki nie będzie, dlatego że to już byłoby granie na sensacje i na liczby. Mam wrażenie, że tyle, ile mogłam zrobić, to znaczy spróbować zdiagnozować jakieś problemy, to próbowaliśmy to zrobić, a reszta należy już do innych. Tak, to nie jest, ja tutaj absolutnie nie mam monopolu na naprawdę i tym bardziej nie mam monopolu na takie, na ten temat, tak? Dobra, nie jest tak źle, nie przeciągnęliśmy tak straszliwie, jest godzina 22:18. Przypominam, patroni, wirtualna kawka, wszystko tutaj jest. Tu się Państwo odnoszą do komentarza siostry, ja niestety nie zdążyłam go tutaj przeczytać. Siostro, myślę, że warto do książki też zajrzeć, wtedy wszystkie takie jednoznaczne, jednostronne opinie będą słabsze. Dobrego tygodnia Państwu życzę, my się widzimy w czwartek, pewnie przy bieżących tematach, bo ich się trochę tutaj, trochę znalazło. Dobrego tygodnia, dobrej nocy i oczywiście polecam tę książkę. Mogą się Państwo z nią zgadzać, mogą się Państwo z nią nie zgadzać. Jak ktoś nie chce wydawać pieniędzy, może pożyczyć, może zajrzeć do Legimi, bo uzna, że po co dofinansowywać taką straszną i bluźnierczą pracę, a ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim paniom, które chciały rozmawiać i dziękuję paniom za to, że to nie jest
wbrew pozorom jednostronny przekaz, tylko że ten przekaz powoduje spięcia w mózgu, że jeżeli ktoś się nastawia na to, że ktoś będzie pluł na zgromadzenia, to nagle nie wie, co ma z tym zrobić, bo się zderza z jeszcze inną rzeczywistością. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Życzę Państwu dobrej nocy. To był program Reporter z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.